Wojna i pokój na podstawie powieści Lwa Tołstoja. Występują zdjęcia reżyseria, część druga. Nie jesteś śpiąca? Nigdy nie byłam bardziej rozbudzona. Książę Andrzej? Nie mogę o nim zapomnieć, odkąd pierwszy raz go ujrzałam. Może właśnie teraz o tobie myśli. To byłoby cudowne. Ale chyba już mnie nie pamięta. Kładź się spać. Boję się, że już nigdy go nie zobaczę. Tańczyła z samym carem. Brawo, Ellen. Gratuluję. Za mężczyznę, który zna się na pięknych kobietach. Po prostu zwrócił na mnie uwagę. Prawdziwy z niego galant. Napij się. Jesteś najbardziej zazdrosnym mężczyzną w mieście. Na to wygląda.
Co go ugryzło? Przez cały wieczór prawie się nie odzywa. Może jest zazdrosny o cara. Proszę mi wybaczyć, czuję się zmęczona. Dobranoc. Przepraszam. Pięknie dziś wyglądasz. Doprawdy? Myślałam, że jesteś zdenerwowany. Wszyscy prawili mi komplementy, tylko nie ty. Czekałem, aż zostaniemy sami. Wiesz, że nie lubię spotkań towarzyskich. Powinieneś polubić. To zabija nudę. Czasami jednak wolałbym spędzić wieczór z moją kochaną żoną, nie bacząc na innych. Czego się obawiasz? Czy za mało cię kocham? Pozwól, że teraz odpocznę. Jutro możemy rozmawiać o tym, jak długo zechcesz. Jutro? Naturalnie. Całe życie przed nami. Kto wygrywa? Może nam coś zagrasz? Twój ojciec próbuje różnych sztuczek, ale nie rozproszy mojej uwagi. Szach. Jego ekscelencja książę Bołkoński. Miło znowu pana widzieć. Cała przyjemność po mojej stronie. Minęło sporo czasu od pańskiej wizyty na wsi. Nie miałem jeszcze okazji odwdzięczyć się za wspaniałą gościnę. Proszę usiąść. Dziękuję. Co za niespodzianka. Myśleliśmy, że wróci pan do swojego majątku. Zostałem wezwany do prac nad nowym kodeksem wojskowym. Jak się ma pański ojciec? Dziękuję. Starzeje się. Właśnie prosiliśmy Nataszę, żeby nam coś zagrała. To chyba nie jest dobry pomysł. Sprawi nam pani przyjemność. Co ci się stało? Nigdy tak nie śpiewałaś. Podobało się panu? Jak mogłam? Proszę zapomnieć, że pytałam. Czy coś w tym złego? Odpowiem. To było cudowne, jak wszystko, co pani robi. He
To zdarzyło się tak dawno. Nasze pierwsze spotkanie? Tak. Serce mi zamarło, gdy przeczytał pan wiadomość od cara. Zabrzmiało jak koniec świata. To był początek końca. W pewnym sensie. Pamiętam pani pantofle. Jazdę galopem. Bal w Otradnem. I to, co pani mówiła tamtego wieczoru, patrząc na księżyc. Słyszał pan? Owszem. Była piękna noc. Nie pamiętam, co mówiłam. Chyba, że każdy ma prawo do szczęścia. Czasami nie umiem powściągnąć języka. Wszystko przeżywa pani tak głęboko. Ludzie na ogół lękają się, żeby emocje nimi nie zawładnęły. Ale pan taki nie jest. Przy pani nie. Różni ich wszystko. Nie cieszysz się, że książę Andrzej przyjechał do Nataszy? Nie ma nikogo lepszego niż on, ale jego przymioty sprawiają, że dzieli nas pewna bariera. Myślisz, że on wróci? Skoro ci obiecał. Kocham go od pierwszego wejrzenia. Serce zaczyna mi bić. Ale czy on odwzajemni moje uczucie? To oczywiste, że nie przyjedzie do ojca ani do mnie. Nie powiedział nic, co dałoby mi pewność. Czemu zawsze odczuwam niepokój w jego towarzystwie? Wydaje się taki nieosiągalny. Módl się do Boga, jeśli nie jesteś pewna. Małżeństwa zawierane są w niebie. Chcę wznieść toast za mojego brata Anatola. Niech szczęście mu sprzyja podczas służby w wojsku. Jeszcze nie wyjeżdżam. To dopiero pierwsze z wielu przyjęć pożegnalnych. Kolejny podbój? Rzekłbym dawna znajomość. To mężatka. Pani i Anatol, jesteście sobie bliscy. To mój brat. Jest pan zaskoczony? Stopniem waszego podobieństwa. Macie te same wspaniałe cechy. To bardzo miłe. Pochlebia mi pan. Bezskutecznie. Pamięta pani tę chłodną rezerwę, gdy Pierre zaproponował mi gościnę? Przywitałam pana jak każdego nieznajomego, którego nie chce się poznać. Myśli pan, że każda kobieta padnie panu do nóg z zachwytu? Nie zawsze się udaje. To ja padam z zachwytu. Zaleca się pan do mnie, kapitanie? Tak. Jestem żoną pańskiego przyjaciela, który przyjął pana pod dach i udzielił pomocy.
Nie uważa pan, że to podłe? Mogłabym powiedzieć Pierre'owi. Każę panu natychmiast opuścić dom. Poczułbym ulgę. Widywać panią codziennie, mieszkać tuż obok pani. To przyprawia mnie o zawrót głowy. Dłużej nie wytrzymam. Chyba nie spodziewa się pan, że w to uwierzę. Panie hrabio, czy hrabina wróciła? Jeszcze nie. Przyjechał książę Bołkoński. Co tu robisz tak późno? Nie wiem, od czego zacząć. Nigdy przedtem tak się nie czułem. Miałeś rację. Życie to tajemnica, wiecznie nas zaskakuje. Wczoraj cierpiałem męki, a teraz czuję, że żyję. Zakochałeś się w Nataszę? Tak. Co z tobą? Nie cieszysz się? Naturalnie, że się cieszę. Oboje jesteście mi bardzo bliscy. Ale czy ona mnie kocha? Jest taka młoda. Z pewnością. Znam cię całe życie i jeszcze nie widziałem, żebyś tak ochoczo wyrażał uczucia. Zmieniłeś się. Tak. Istotnie. Ożeń się z nią. Niezwłocznie i będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Obyś miał rację. Ale przedtem muszę coś załatwić. Co robisz w moim pokoju? Czekałem na ciebie. Całą noc. Myślałam, że zaletą osobnych sypialni jest to, iż sobie nie przeszkadzamy. Gdzie spałaś? U ojca. Było kolejne przyjęcie na cześć Anatola, nie pamiętasz? Nie. Ty też byłeś zaproszony. Cudowny wieczór. Tańce, śpiew. Następnym razem, gdy zechcesz spędzić noc poza domem, zawiadom mnie. Nie planowałam tego. Nagle ogarnęło mnie zmęczenie i nie miałam siły się ruszyć. Spałam na sofie. Nie martw się, był tam Anatol. Wybacz, jestem zmęczona. Chciałabym się położyć. Pokaż mi, jakie poczyniłeś postępy. Pietia powinien się uczyć, a nie fechtować.
Pozwól mu nacieszyć się bratem. Nie mógł się doczekać jego powrotu. Chłopcy. Tylko to potrafisz? Nie tylko. Przepraszam. Nie musisz przepraszać, braciszku. Ma zadatki na żołnierza. To się chwali. Lepiej założyć opatrunek. Chodźmy. Musi bardzo boleć. Zwykłe draśnięcie. Wracaj do lekcji. Tylko draśnięcie, powiedz mamie. Opatrz go jak należy. Chcę stoczyć jeszcze jedną walkę, zanim wróci do pułku. Zmykaj. Powiem twojemu dowódcy, że młodszy brat pokonał cię w fechtunku. Ani się waż, bo co? Coś zrobię. Jeśli twoja mama nas zobaczy, długo opatrują to draśnięcie. Herbata stygnie. Dobre wieści. Mój brat zaprasza nas na polowanie. Jest do mnie list? Nie ma. Nie szkodzi. Biedne dziecko. Myśli o księciu Bołkońskim. Oczywiście. Gdzie on jest? Co się z nim dzieje? Chcesz się ponownie ożenić? Jesteś dorosły. Decyzja należy do ciebie. Uważam za swój obowiązek prosić cię o błogosławieństwo. Jesteś dobrym synem i rozmawiam z tobą jak sumienny ojciec. Rozważałem, czy płynie z tego jakaś korzyść. Po pierwsze, to nie będzie idealne małżeństwo. Rodzina bez majątku i prestiżu. Po drugie, nie jesteś już młodzieniaszkiem. A po trzecie, masz syna. Młoda Rostowa nie zaopiekuje się nim. Sama jest jeszcze dzieckiem. Brałem to wszystko pod uwagę. Nie sądzę, żeby stanowiło poważną przeszkodę. Cóż, decyzja należy do ciebie. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego ten ożenek jest nie w porę. Uzyskałem dla ciebie stanowisko dowódcy wojsk rosyjskich na polskiej granicy. Słucham? Car osobiście zaaprobował tę nominację. To wielki zaszczyt dla ciebie i dla naszej rodziny. Możliwe. Ale po Austerlitz brak mi zapału do wojskowego życia. Myślisz, że długo potrwa wielka przyjaźń między carem i Napoleonem? Dni pokoju są policzone. Pamiętaj, chwała rodziny Bołkońskich to skutek ofiarności i przelewu krwi od czasów Piotra Wielkiego. Jestem tego świadom. Mam nadzieję, że nie rozczarujesz cara ani swojego ojca. Ożenisz się za rok. Rok.
Namiętność, entuzjazm, czy jakkolwiek to nazwiesz. Jeśli to prawdziwa miłość, z pewnością przetrwa rok. Co się z tobą dzieje? Chodzi o księcia Bołkońskiego? Nie wspominaj już o nim. Nie chcę się dręczyć. Moje szczęście nie może zależeć od nikogo. Jaki pogodny dzień. Dobrze mi tak, jak jest. Mam ochotę na spacer. Nie. Chcę biegać. Dołącz do mnie. Rok szybko minie. To wieczność. Dla naszego ojca Polska jest tylko pretekstem. Nie może znieść myśli, że ktoś chce rozpocząć nowe życie, gdy jego dobiega końca. Nie mów tak. Ma nadzieję, że moje uczucia albo Nataszy nie wytrzymają rozłąki. Na pewno wytrzymają. Uściskaj Nataszę ode mnie. Powiedz, że nie mogę się doczekać spotkania z nią i że już ją lubię. Do widzenia. Goodbye, Nikoluszka. Wygląda na to, że będziesz miał nową mamę. Ciocia Masza nie będzie ci już potrzebna. Chodźmy do domu. Słyszałaś dobre wieści? Powiedz bratu, żeby zaczął modlić się o moją śmierć. To nie potrwa długo. Dopiero wówczas będzie mógł się z nią ożenić. Andrzej cię kocha i pragnie, abyś żył jak najdłużej. Ładną macochę wybrał dla biednego Nikołuszki. Wiesz, co zrobię? Ożenię się z mademoiselle Bourienne. W ten sposób twój brat również będzie miał macochę. Coraz bardziej dojrzewam do tej decyzji. Tak, po ślubie mademoiselle Bourienne. Wyrzuć to z siebie. Poczujesz się lepiej. Dlaczego płaczę? Ależ jestem głupia. Bo tygodnie mijają, a on się nie odzywa. Masz powód do płaczu. Przyjechał książę Andrzej Bołkoński. Idź do swojego pokoju. Przyjmę go. Co się stało? On wrócił. Dlaczego? Ciekawe, o czym rozmawia z mamą. Weź głęboki oddech i uspokój się. Idź do niego. Co powiedział? Poprosił o twoją rękę.
kocham cię. Jak jeszcze nigdy dotąd. Mogę mieć nadzieję? Czemu pytasz? Jak możesz wątpić? Ostatnio zastanawiałam się, czy to w ogóle możliwe, ale teraz wiem, że jesteś dla mnie wszystkim. Wybacz, ale muszę ci o czymś powiedzieć. Ojciec uzyskał dla mnie stanowisko dowódcy wojsk rosyjskich na polskiej granicy. Nie szkodzi. Pojadę z tobą na koniec świata. Nalega, aby ślub odbył się za rok. Za rok? To straszne. Dlaczego? Jak może cię o to prosić? Też jestem zmartwiony, ale to mój ojciec. Chcę uszanować jego wolę. Będziesz miała czas, żeby się zastanowić. Czuj się wolna. Jeśli w ciągu tego roku zdecydujesz, że mnie nie kochasz, nie mów tak. Kocham cię. I już podjęłam decyzję. Rok bez widywania cię. Wiem, że to wielkie poświęcenie. Możesz odmówić. Nie. Uszanuję wolę twojego ojca. Zaczekam na ciebie. Będę czekać całe życie, jeśli trzeba. Gdyby coś się stało podczas mojej nieobecności, gdybyś potrzebowała pomocy, zwróć się do Piera. To najlepszy człowiek na świecie. Weź to. Dostałam na imieniny. Wtedy ujrzałam cię po raz pierwszy. Słyszałeś o Nataszy. To potworne. Nie on zawinił, lecz ojciec. Dlaczego mu się nie sprzeciwił? Nie mogę patrzeć, jak Natasza udaje dzielną, a serce jej krwawi. To tylko rok. To wieczność dla dziewczyny w jej wieku. Wiem. Czemu się na to zgodziłeś? Bo go szanuję. Nie chciałem zranić jego uczuć. A co z Nataszą?
Żal mi, że poprosiłem ją o takie poświęcenie. Ale przez ten czas rozpozna swą duszę. Zna ją lepiej niż ty swoją. Lubi pan igrać z ogniem, prawda, kapitanie Dołohow? Czymże jest życie bez ryzyka? I dlatego bierze pan udział w pojedynkach? Łatwo go obrazić. A może ciągnie pana do tego, co zakazane? Łamanie prawa daje satysfakcję. Przegrał pan kiedyś? Gdybym przegrał, dziś nie byłoby mnie tutaj. Ryzykuję, że będę miał złamane serce. Dla ciebie, moja droga siostro. Są dwa rodzaje kobiet. Do jednego z nich należą Maria i Natasza, a do drugiego Ellen. Jest w niej coś mrocznego. Może nie powinienem był się z nią żenić. Zastanawiałem się, czy pański ojciec wciąż pozostaje na wsi. Chciałbym go odwiedzić. Minęło tyle czasu. Jadę z wizytą do folwarku znajdującego się 100 wiorst od pańskiej posiadłości. Z przyjemnością skorzystałbym z okazji, aby osobiście złożyć panu moje uszanowanie. Złożyć uszanowanie, akurat. Pochlebstwo zawsze było tajną bronią Wasylija Kuragina. Będę w towarzystwie syna Anatola, który wkrótce dołączy do pułku na polskiej granicy. Jego syn Anatol. Co za niespodzianka. Widzisz? Nie ma powodu, żebyś bywała w towarzystwie. Konkurenci sami do ciebie przyjeżdżają. Ciekawe, czy kiedyś ja też będę miała męża, własny dom i dziecko. Myślisz, że tak się stanie? Naturalnie. Czy księżniczka Maria jest szpetna? Nieważne, piękna czy brzydka, musisz pamiętać, że jest majętna. Jeśli nie grzeszy urodą, stracę zapał do wypełniania obowiązków małżeńskich. Zamknij oczy i myśl o rublach, a zapał wkrótce powróci. Cóż za przezorność. Twoje życie to niekończące się bale, polowania, przyjęcia, hazard i romanse. Kosztuje mnie to ponad 40 tysięcy rubli rocznie. Nie mam zamiaru dłużej cię finansować. Postaraj się okazać księciu głęboki szacunek i słuchaj uważnie, co będzie mówił. Mam dosyć starców. Pamiętaj, od tego zależy twoja przyszłość. Goście przyjechali. Zaprowadzono ich do pokoi? Ojciec ledwo wszedł po schodach, ale jego syn... Trzeba było go widzieć. 3 stopnie naraz, prawie frunął. Przyszły mąż panienki jest bardzo przystojny. Nie mów głupstw. Wysoki, szczupły i silny. A jakie ma oczy? Biedna gąska. Dzisiaj musi panienka być piękna jak z obrazka. Ja piękna? Mniemam, że będziesz służył w kawalergardach. Tak, wybornie. W którym pułku? Do którego pułku dostałem przydział, ojcze? To ci dopiero żołnierz.
W którym pułku? Wyjdź teraz. Off you go. Now, let's talk. Porozmawiajmy o nas. Przyjechał pan w jakiejś szczególnej sprawie? Prawdę mówiąc, Anatol towarzyszy mi z jednego powodu. Rozważa pan małżeństwo swego syna z moją córką Marią. Nie ma potrzeby, żebym zachwalał panu Anatola. Może pan sam go ocenić. Jestem pewien, że pokochałby księżniczkę Marię. Jak wyglądam? Cudownie. Dziękuję. To wielka przyjemność móc panią poznać. Pani brat Andrzej wiele mi o pani opowiadał. Ojcze, po co się tak wystroiłaś? Co w ciebie wstąpiło? Jestem pewien, że goście mi wybaczą, jeśli ci przypomnę, iż nie wolno zmieniać sukni ani uczesania bez mojego pozwolenia. Potrafi pani grać? Tak. Mogę prosić, żeby nam pani zagrała? Dziękuję. Książę Wasilii pragnie, abyś została jego synową. A jaka jest twoja wola? Moja? Co ja mam z tym wspólnego? Anatol Kuragin nie ze mną chce się żenić. Chcę wiedzieć, czego ty pragniesz. Moim jedynym pragnieniem jest wypełnić twoją wolę, ale jeśli mam wybór... Dobrze więc. Zabierze ciebie, twój posag i tę głupią... Nieważne. Hołduję zasadzie, że panna powinna sama dokonać wyboru. Idź do swojego pokoju i nie trać czasu na modlitwę. Jak najszybciej podaj nam swoją odpowiedź.
Mój Boże. Przepraszam. Nie wiem, jak mogłam zapomnieć o moich uczuciach do panienki. Pewnie panienka mną gardzi, ale... Błagam o wybaczenie. Wybaczam ci. Puśćmy to w niepamięć, jakby nic nie zaszło. Właściwie nic się nie stało. Nareszcie. Zawsze myślałem o pani jako córce. Podjęłaś decyzję, tak czy nie? Pragnę spędzić swoje życie u twego boku, ojcze. Nigdy cię nie opuszczę. Bzdury. Nie zostawi nam panienka nadziei? Może pewnego dnia. Dziękuję, że spotkał mnie taki zaszczyt, ale nigdy nie wyjdę za pańskiego syna. Wystarczy. Wszystko zostało powiedziane. Miło było pana widzieć. Ciebie też, mój chłopcze. Życzę powodzenia. Szkoda. Wielka szkoda. Ale sami widzicie, to była jej decyzja. Może to znak od Boga. Jeśli nie jestem stworzona do małżeństwa, do posiadania własnej rodziny, odnajdę radość w szczęściu innych. Kochana Nataszo, wszystko układa się dobrze pod moim dowództwem. Poprawia się dyscyplina i taktyka. Będziemy należycie przygotowani, gdy wojna znowu się rozpocznie. Liczę dni, tygodnie, które nas dzielą. Marzę, by znowu wziąć cię w ramiona. Wierzę, że odnajduję cię w dobrym zdrowiu. Przekaż moje serdeczne pozdrowienia rodzicom. Pogoda traktuje nas łagodnie, jak na tę porę roku. Tak się cieszę. Wreszcie napisał. Nie wyglądasz na szczęśliwą. To dobrze, że pisze. Szkoda, że jest tak daleko. Szparagi i truskawki. I grzyby na bulion. Ile zimnych dań, ekscelencjo? Nie mniej niż 3. Jakie będą koszty? Obiad na cześć księcia Bagrationa, a ty mi każesz oszczędzać? Jak za to zapłacimy? Powiedz hrabinie, skąd weźmiemy pieniądze? Z hipoteki. Niestety, musimy zastawić kilka posiadłości. Jakim cudem oddamy długi, modląc się? Przyjeżdża książę Bagration. Cieplarnia musi wyglądać okazale. Zadbam o rośliny. Co jeszcze? Przyniesiono list.
Wiem, że pan jest krótkowidzem, ale nosi pan okulary. Nie widzi pan, co się dzieje, czy celowo ignoruje fakt, że żona ma romans z pańskim przyjacielem Dołochowem? Zamierza pan coś zrobić? Może przywitać ich różami? Tak, róże będą doskonałe. Dostałeś list? Skąd wiesz? Od Andrzeja? Tak. Pisuje regularnie. Zwyczajne listy, głównie o pogodzie. Tobie na pewno przysyła inne. W moich też jest dużo na temat pogody. To żołnierz. Nie potrafi ubierać swych uczuć w słowa. Co się stało? Nie rozumiem. Wiesz, o czym mówię. Niczego przed tobą nie ukryję. Chodzi o Ellen? Pojawia się i znika. Czasem nie widujemy się całymi dniami. Ludzie nastawiają mnie przeciwko niej. Kto? Nieważne. Miałoby to znaczenie, gdybym im wierzył, ale tak nie jest. Czemu ona nie daje ci szczęścia? A czemu ja nie uszczęśliwiam jej? Musi być szalona, jeśli nie jest z tobą szczęśliwa. Pierre prosi o wybaczenie, że się nie pożegnał. Pojechał do klubu angielskiego. Jak się czuje? Jest przybity. Nic dziwnego. Jeśli plotki są prawdziwe, co się stało? Jego tak zwany przyjaciel Dołochow, po tym jak Pierre mu pomógł, przyjął pod swój dach. Co zrobił? Skompromitował hrabinę, piękną Ellen. To znaczy, dokładnie. Nie wiem, które z nich jest bardziej bezwstydne, ona czy on. To okropne. Pierre wie? Człowiekowi pokroju Pierre'a trudno dostrzec takie rzeczy. Wszyscy go znamy. Jest bardzo ufny. Nawet jeśli ktoś mu powie, nie uwierzy. Straszne. Miło znowu pana widzieć. Był o krok od zdobycia córki starego Bałkońskiego, tej szpetnej z pokaźnym majątkiem. Zamilcz, Dołochow. I wszystko zepsuł, ponieważ obłapiał jej młodą damę do towarzystwa. Fortuna poszła na marne, bo nie mogłeś z tym zaczekać, aż będzie po ślubie. Typowy kuragin. Wygląda smakowicie. Nie sądzisz, że to zabawne? Wielki łowca majątków pokonany, bo zbyt wcześnie ujawnił swe intencje. Śmiechu warte. Małżeństwo to loteria. Tym razem trafił się nieszczęśliwy los. Nie tobie jednemu. Wznoszę toast za księcia Bagrationa i za zdrowie jego cesarskiej mości. Za cara. Chcesz wznieść toast? W takim razie ja to zrobię, jeśli wolno.
za piękne kobiety i ich kochanków. A to dobre. Jesteś kanalią, Dołohow. Wyzywam cię. Co ty mówisz? Pierre, usiądź. Rozumiem, że chcesz ze mną walczyć. Służę uprzejmie. Kto będzie twoim sekundantem? Wycofaj się. Rostov. Doskonale. Pierre nie miał w ręku broni. Nawet jej nie posiada. Jako sekundanci musimy mu pomóc. Gdzie odbędzie się pojedynek? W Lasach Sokolnickich, wczesnym rankiem. Musimy temu zapobiec. Dołohow bierze udział w wielu pojedynkach i zawsze wygrywa. Ktoś musi przekonać Pierre'a, żeby przeprosił i wycofał się. Próżny trud. On już się nastawił. Więc co zrobimy? Mamy czekać bezczynnie, aż zostanie zabity? Co proponujesz? Porozmawiam z nim. Przykro mi, pana hrabiego nie ma w domu. A gdzie jest? Nie mogę powiedzieć. Chcę porozmawiać z hrabiną. Śpi. Poleciła, aby jej nie przeszkadzać. Czy ona nie wie, co się dzieje? Jej mąż wkrótce zginie. Nie śpię, Gerasim. Wpuść ją. Zapraszam na górę. Nie mam pojęcia, gdzie jest. Często znika. Szczerze mówiąc, wolę nie wiedzieć, gdzie spędza noce. Musimy go znaleźć. Przekonać. Do czego? Żeby wycofał się z pojedynku. Może pani o tym nie wie. Wiem, ale myślę, że już za późno. To on rzucił rękawicę. Może opanował go chwilowy gniew, albo był podjudzony przez innych. Jeśli zdołamy go przekonać, pojedynki to męska rzecz. Tylko mężczyźni się na tym znają. Niestety, nic nie możemy zrobić. Ale Pierre nic nie wie o pojedynkach. Kapitan Dołohow go zabije. Wobec tego mój mąż ma kłopoty. Jak pani może? Co ty sugerujesz? Że chce śmierci własnego męża? Gerasim? Odprowadź hrabiankę do drzwi. Co ty robisz? Próbuję ratować ci życie. Za późno. Nie. Jeszcze możesz się wycofać. Po co? Dołohow cię zabije. Bardzo prawdopodobne. Tego właśnie chcesz? Umrzeć? Wracaj do domu. Nie martw się o mnie. Nie warto. Dzisiaj zdejmę okrycie.
Szable wyznaczają granicę, poza którą nie wolno strzelać. Rozumiem. Zastanów się jeszcze. Porozmawiam z Dołohowem. O czym? Mam nadzieję, że ta broń jest lepsza od poprzedniej. Zobaczymy. Zaczynajcie. Nie strzelać. To jeszcze nie koniec, głupcze. Chybiłem. Zabiłem człowieka. Zabiłem go. Co ja uczyniłem? Boże, dopomóż. Pierre, zaczekaj. Coś ty zrobił. Czego dowiodłeś tym pojedynkiem? Że jesteś głupcem. Wszyscy i tak o tym wiedzą. Dosyć, błagam cię. Teraz będą powtarzać, że wyzwałeś go, ponieważ upiłeś się i byłeś o niego zazdrosny. Dlaczego pomyślałeś, że Dołohow jest moim kochankiem? Bo lubię jego towarzystwo? Gdyby twoje było lepsze, sprawy miałyby się inaczej. Błagam cię. Przy takim mężu każda kobieta znalazłaby sobie kochanka. Zabiłeś człowieka znacznie lepszego niż ty sam. Zabiłeś go. Teraz zabiję ciebie. Wynoś się z mojego domu. Precz. W porządku. Pierre żyje. Jest ranny? Nie. Trudno uwierzyć, ale to Dołohow został postrzelony. On też żyje. Prezentuj broń. Rifles up! Kochana Nataszo, pewnie ucieszy cię wiadomość, że w pułku dyscyplina jest dobra, a morale wysokie. Czuję, że nie zmarnowałem czasu. Trzeba nam więcej ćwiczeń. Tęsknię za tobą. Wiem, ty za mną też. Wierzę jednak, że ojczyzna jest bezpieczniejsza dzięki naszym staraniom na granicy. Drogi Andrzeju, szkoda, że nie mam twojej miniatury, abym mogła ją teraz całować. Jesteś tak daleko. Znowu wracamy na wieś do stryja. Powinniście przyjeżdżać częściej. Przywozicie ze sobą radość. Ta dziewczyna nigdy się nie zmieni. Natasza chciała jechać na polowanie.
Miejmy nadzieję, że pobyt tutaj ją rozweseli. Wyrosłaś na piękną pannę. Musimy znaleźć ci dobrego męża. Ona już znalazła. Naprawdę? Jaki on jest? Zasługuje, by zostać mężem mojej bratanicy? Jeśli wybrał Nataszę, chyba tak. Widzę, że nie przepadasz za nim. Mam swoje powody. Nie akceptujesz Andrzeja i zawsze źle o nim mówisz. Czemu? On mnie kocha. Nie aż tak, by sprzeciwić się ojcu. Dlaczego mu nie ufasz? W głębi duszy masz do niego żal, że każe ci czekać. Nic podobnego. Kocham go bardziej niż siebie samą. Sonia wciąż nie śpi. Czekała, żeby życzyć ci dobrej nocy. Rok to długo, ale prędzej czy później minie. Sonia czeka na ciebie znacznie dłużej. Kocham ją i zamierzam się z nią ożenić. Powiedziałeś jej? Wyznałem jej miłość. Wkrótce wracasz do pułku. Nie każ jej dłużej czekać. Dobranoc. Jest coś, o czym już dawno powinienem z tobą porozmawiać. Chcę poślubić Sonię. Zdecydowałeś się tak z dnia na dzień? Nie. Między Sonią i mną wszystko zaczęło się jeszcze zanim poszedłem na wojnę. Jak mogłeś? Wiem, że powinienem ci wcześniej powiedzieć. Teraz pora... Każdy robi głupstwa za młodu. Teraz musisz pomyśleć o swojej przyszłości. Właśnie takie są moje plany. Wiesz, jaki jest ojciec. Potrafi tylko wydawać pieniądze. Nie zamierzasz nam pomóc? Znasz Orłowów i Julię. To ich jedyna córka. Wyłączna spadkobierczyni pokaźnego majątku. Zachęcasz mnie, żebym zaprzedał własne uczucia? Nie złamię słowa tylko dlatego, że moja ukochana jest biedna. Wszyscy kochamy Sonię, ale już podjąłem decyzję. Masz swoje lata i zrobisz, co zechcesz, ale pamiętaj. Nie dostaniesz mojego błogosławieństwa.
Sonia! Czekałaś wystarczająco długo. Pobierzmy się. Niezwłocznie, dzisiaj, jutro. Nie mówiąc nikomu? A komu chcesz powiedzieć? Mojej matce? Pragnie, bym poślubił dziedziczkę. Nie możemy pobrać się wbrew jej woli. Nie po tym, co dla mnie zrobiła. Możemy, jeśli naprawdę mnie kochasz. Wiesz, że żyję dla ciebie. Proszę tylko, abyśmy jeszcze zaczekali. Na co? Aż się zestarzejemy i stracimy ochotę? Cóż począć? Mikołaju! Chodź szybko! Mama zemdlała. Wezwałem lekarza. Jak się czujesz, kochanie? Jeśli Mikołaj nas opuści, jesteśmy zgubieni. Pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze. Mamo. Proszę, wybacz mi. To moja wina. Już dobrze. Co z nią? Dużo lepiej. Mikołaj jest przy niej. Czuję się okropnie. To nie twoja wina. Ja go do tego popchnęłam. Nie poślubiłabym Mikołaja bez błogosławieństwa waszej mamy. Wiem. To niesprawiedliwe. Mikołaj wraca do pułku, prawda? Tak. Tym lepiej. Będzie mu łatwiej o mnie zapomnieć. Dlaczego myślisz, że zapomni? Bo po cichu tego właśnie chce. Jak możesz tak mówić? Mikołaj cię kocha. Chodź tutaj. Zapytaj zwierciadła. Ono pokaże ci, co zechcesz. To nie działa. Czasami działa. Spróbuj pierwsza. Dobrze. Kogo chciałabyś zobaczyć? Jest daleko, ale nie powiem imienia. Domyślam się. Książę Andrzej. Widzisz go? Nic nie widzę. Mówiłam, że to nie działa. Boję się, że on zapomni o mnie albo ja o nim. Kiedy znowu go zobaczę? Zapłać mu. Dziękuję. Niech Bóg panu błogosławi. Francuzi nie płacą ani grosza za prowiant. Nie jesteśmy Francuzami. Chcę mieć tych ludzi po naszej stronie. O co chodzi? Nie przyszedłem po pieniądze. To ci odmiana.
Nigdy nie wziąłem grosza. Chętnie przyjmowałem waszych żołnierzy na kwaterę, ale teraz domagam się sprawiedliwości. W jakiej sprawie? W sprawie mojej córki. Oficer, który ostatnio u nas kwaterował, uwiódł ją i zostawił z dzieckiem. Skąd pewność, że to właśnie on? Córka nigdy nie wychodzi sama. Nie widuje się z mężczyznami. On spał w naszym domu. Wykorzystał sytuację i jej niewinność. Czego chcesz? Jest tylko jeden sposób, żeby moja córka zachowała dobre imię. Niech ten oficer postąpi jak należy. Zapewniam, że podejmiemy odpowiednie kroki. Jak się nazywa oficer, który u was kwaterował? Kuragin. Kapitan Anatol Kuragin. Siedem. Mówiłem, że to moja szczęśliwa liczba. Książę Bołkoński chce pana widzieć. Nie zaprzeczam, ale nie traktuję sprawy poważnie. Zrobiłem to, co w tych okolicznościach zrobiłby każdy rosyjski żołnierz. Przecież to jeszcze dziecko. Nad wiek rozwinięte. Zapewniam, że raczej ja byłem uwodzony. Tutejsze kobiety są bardziej ochocze od naszych. Nie możemy sobie popsuć stosunków z miejscowymi z powodu ekscesów naszych oficerów. Sprawię jej prezent. Jej ojciec nie chce pieniędzy. A czego chce? Żeby się pan z nią ożenił. Sztab już wie o całej sprawie. Jeśli spróbuje pan się wycofać, czeka pana sąd wojenny. Wystarczy jedno pańskie słowo, abym uchronił się przed tym okropnym losem. Żądanie ojca tej dziewczyny jest uzasadnione. Odrzucenie go będzie niewłaściwe. Jaka jest pańska decyzja? Bardzo dobre miejsce. Jak długo to potrwa? Nie wiem. Kilka miesięcy, jeśli nie będzie przestojów. Książę Kuragin przyjechał na kontrolę. Chyba muszę mu pokazać, jak postępuje budowa. Myślisz, że to docenią? Szanse kształcenia swoich dzieci? Oczywiście. Prawda, Dmitri? Chcesz, żeby twoje dzieci wiedziały więcej od ciebie. Jeśli ekscelencja tak mówi, gdy będę je miał. To znaczy dzieci. Powinienem dodać, że ci ludzie są moimi sąsiadami. Ostatnimi czasy rozważam Ewangelię. Wiem o twojej działalności dobroczynnej. Pochłania cię od miesięcy. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Twojej kłótni z Ellen.
To szkodzi wam obojgu. Separacja wywołała skandal. Ludzie źle na to patrzą, a szczególnie sąd. Nie obchodzi mnie, co myślą sędziowie. Zatuszowali pojedynek, wiedząc, jak surowo car traktuje takie sprawy. Ty i Dołohow, obaj macie szczęście, że on żyje. Dziękuję za to Bogu. Ellen została skompromitowana. Winę i tak ponoszę ja, skłonny do gniewu szaleniec. Ona chce cię bronić. Cierpi. Tęskni za tobą. Tęskni za salą balową, cieplarnią, karetą, końmi i francuskimi szefami kuchni. Jeśli moja córka cię skrzywdziła, pokaż światu, że jesteś chrześcijaninem. Wybacz jej. Twój ojciec nalegał. Wciąż mówił o cnocie przebaczenia. Z powodów czysto formalnych postanowiłem przyjąć cię z powrotem. Nasze małżeństwo jest tylko na pokaz. Mam nadzieję, że z czasem odbudujemy chociaż naszą przyjaźń. Nie wiem, czy to możliwe. Nie jesteśmy stworzeni, żeby być małżeństwem. Dzięki Bogu wróciliście. Czekam cały dzień. Gdzie twoja żona? Nadal nie czuję się na tyle dobrze, żeby podróżować. Nalegała jednak, bym załatwił sprawy administracyjne. Rozumiem. Ale teraz zajmiemy się wyprawą ślubną Nataszy. Chodź tu, mój mały kozaku. Wiesz, kto przyjechał do miasta? Stary Bołkoński ze swoją córką Marią. Świetna okazja, żeby go odwiedzić. Czy to konieczne? To on nalegał, aby opóźnić ślub. Bzdury. Złożysz jutro wizytę ze swoim ojcem. Zanim wróci twój przystojny narzeczony, będziesz już znała jego rodzinę. To wszystko twoja wina i tej starej intrygantki Marii Dmitriewny. Zmówiłyście się, żebym przyjął Rostowów, ojca i córkę. Nic nie zrobiłyśmy. Maria Dmitriewna przysłała ci bilecik, anonsując ich wizytę. Rób, co chcesz. Ty ich przyjmij. W końcu jesteś panią domu. Ja będę trzymał się z daleka. Poczują się bardzo rozczarowani. To ich problem. Hrabia Rostow? Pierwsze słyszę. Hrabianka Rostowa? Nie znam. Nie chcę poznać. Bardzo mi miło. Moja ciocia, Maria Dmitriewna, wiele mi o pani opowiadała. To stara znajoma mojego ojca. Ojciec bardzo przeprasza, że nie może państwa przyjąć, ale złożyła go choroba. Nic poważnego, mam nadzieję. Reumatyzm zatrzymał go w łóżku. Hrabia Rostow? I hrabianka, o ile się nie mylę. Proszę wybaczyć. Nie miałem pojęcia, że zaszczycą mnie państwo wizytą. Szukałem mojej córki.
Nie jestem nawet ubrany. Przepraszam. Potrzebuję cię. Reumatyzm. Dziwna choroba, nieprawdaż? Chwila wytchnienia i już. Skoro książę jest taki chory, nie powinniśmy przeszkadzać. Było mi bardzo miło. Nie zaszkodzi, jeśli zostaniemy chwilę dłużej. Pani ojciec ma rację. Droga Natasza, cieszy mnie szczęście mojego brata. Nie pora, żeby o tym rozmawiać. Proszę nam wybaczyć. Nie chcę nigdy więcej widzieć tych ludzi. Wyszedłeś w kapciach i szlafmycy? Tak mnie to rozbawiło, że nie mogłam uwierzyć. Jaki miałeś powód, żeby obrazić Nataszę? Ryzykowałeś zerwanie zaręczyn. Dosyć. Jeśli twoja wizyta ma określony cel, do rzeczy. Nie muszę dawać ci reprymendy, bo wiesz, co uczyniłeś. Gdybyś przeprosił... Bóg mi świadkiem. Nie miałem pojęcia, że przyszli. Możesz wzywać Boga i wszystkich świętych. Doskonale wiem, co się wydarzyło. Jak śmiesz wtykać nos w nie swoje sprawy? A teraz... Zechciej mi wybaczyć. Nie zależy ci na szczęściu własnych dzieci? Robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby zatrzymać je przy sobie. Spójrz, jak traktujesz swoją biedną córkę. Nie pozwalam ci tak o niej mówić. Jak śmiesz? Moją córkę zostaw mnie. Wracaj do swojej protegowanej i powiedz jej, żeby nigdy więcej nie przychodziła bez zaproszenia. Mam wystarczający dowód twojej uprzejmości i rozsądku. A teraz zechciej mi wybaczyć. Zapomnij o tym. Jak mam zapomnieć? Upokorzył mnie i tatę. To stary szaleniec. Jego ojciec mnie nienawidzi, a siostra mną gardzi. Nigdy nie spełnię ich oczekiwań. Przesadzasz. Nie było cię tam. Oni nie chcą tego małżeństwa. Dali mi to jasno do zrozumienia. Rodzina nie jest ważna. Najważniejszy jest Andrzej, a on wkrótce wróci. Nie kocha mnie tak bardzo, skoro postanowił utrzymać nasze zaręczyny w sekrecie. Rodzina na pewno zmusi go do zmiany decyzji. Bzdury opowiadasz. Książę Andrzej tak łatwo nie zmieni zdania. Spróbuj o tym nie myśleć. Cała Moskwa będzie wieczorem w operze. Jeszcze nigdy nie wyglądałaś tak pięknie. Ale dla kogo? Biedny Pierre. Naprawdę myślisz, że byłoby mi trudno zrezygnować z obowiązków małżeńskich? Ważne, że wszyscy wiedzą o waszym pojednaniu. Wieczorem, gdy przyjedziesz do opery u boku męża, pokażę całej Moskwie, że hrabia i hrabina Bezuchow kochają się bardziej niż kiedykolwiek. Nie ma się z czego śmiać. Narażasz małżeństwo, biorąc sobie kochanka, a ty żenisz się z chłopką. Nikt o tym nie wie i nigdy się nie dowie. Pierre wie. Od księcia Andrzeja. Są przyjaciółmi. Piszą do siebie regularnie.
To Bołkoński zmusił mnie do ślubu z tą nędznicą. Mam nadzieję, że kiedyś wejdzie mi pod lufę. Nie wierzę. My, Rosjanie, mówimy i myślimy po francusku. Francja to piękny kraj. Napoleon jest geniuszem. Gdyby zaistniał jakiś rozdźwięk między nami, na pewno zostałby zażegnany na drodze pokojowej. Mam dla ciebie poufną wiadomość. Z kim rozmawia Pierre? Z hrabianką Rostową. Nie znasz jej? Nie. Ale chętnie bym poznał. Jest młodziutka i niezwykle czarująca. Może zainteresuje cię, że jest zaręczona z księciem Bołkońskim. Potajemnie. Ale wszyscy o tym wiedzą. Andrzej jedzie wraz z delegacją do Napoleona. Więc nie wraca. Niestety. Przyjechałem, żeby ci to powiedzieć. Nie zostanę na przedstawieniu. Natasha. Nie martw się. To już nie potrwa długo. Przed pojedynkiem miała czelność przyjść do mojego domu, insynuując, że wolałabym, aby zginął Pierre, a nie Dołohov. Nie miała racji? Obiecuję, że zapłaci za tę zuchwałość. Zawsze dotrzymuję obietnic. Dołohov ma 9 żyć, jak kot. Po pojedynku wszyscy myśleli, że umrze. Oto i on. A obok ten ryzykant, Anatol Kuragin. Hrabio? Czy mogę prosić o towarzystwo pańskiej pięknej córki? Mój mąż i ojciec opuścili mnie. Naturalnie. Idź, Nataszo. Proszę nie odmawiać. Moja córka jest rada z pani zaproszenia. Prawda? Pragnęłam z panią porozmawiać od naszego ostatniego spotkania. Gdy wpadła pani do mnie tak nagle, byłam niemal zazdrosna. Nie zamierzałam. Wiem. Oto do czego czasami doprowadzają nas mężczyźni, gdy zostajemy same. Obie kierowałyśmy się miłością do Piera. Bałyśmy się o niego. Zapomnijmy o całej sprawie. Ja już zapomniałam. Uczynię to samo. Chciałabym cię pokochać jak siostrę. Pozwól, że przedstawię ci mojego brata, kapitan Anatol Kuragin. Wspaniałe wykonanie, prawda?
Mogę coś wyznać? Wcześniej, gdy byłem na parterze, nie mogłem oderwać od pani oczu. Proszę przestać, to prawda. Nie miałem zamiaru przychodzić tu dzisiaj. Przeznaczenie chciało, żebym panią poznał. Organizuję u siebie wieczorek. Przyjdziesz? Nie wiem. Proszę wybaczyć. Muszę iść do ojca. Gdy będzie pani wracać do domu, proszę pamiętać, dzisiaj odmieniła pani moje życie. Koniec części drugiej. Wystąpienie. Tekst polski Ewa Filley, czytał Maciej Gudowski.